No, już się więcej osób zalogowało. Dobrze, słuchajcie, no to co? Weźcie sobie Pismo Święte, jeżeli możecie, żeby mieć przed sobą, żeby ewentualnie śledzić to, o czym mówimy, o czym będziemy mówić. No i co? I jesteśmy jeszcze w Księdze Rodzaju, ale już pod koniec Księgi Rodzaju, dlatego że chcemy sobie dzisiaj, ostatnio mówiliśmy o cyklu Abrahama i później o Izaaku, który, jak pamiętacie, wspominałem o tym, że nie ma swojego własnego cyklu, czyli jakby jego historia jest wpisana najpierw w historię Abrahama, młody Izaak, a później jest wpisana w historię Jakuba, już jako stary Izaak. Więc po cyklu Abrahama, po śmierci Abrahama, pojawia się praktycznie od razu cykl opowiadań o Jakubie i w ich ramach pojawia się właśnie Izaak jako starszy, który błogosławi. No więc pamiętacie, wspomniałem o tym na początku, o tym sumarium wyprzedzającym, czyli w 20 jeszcze końcówka 25 rozdziału Księgi Rodzaju. Tam jest mowa o narodzinach Izaaka i Ezawa, czyli, przepraszam, Jakuba oczywiście i Ezawa, dwóch braci. No i tak jak to Biblia musiała wyznaczyć pierworodnego, tamta historia, tamta kultura wyznacza Ezawa, ten, który się pierwszy urodził. No i mamy tą grę słów związaną z imionami tych bohaterów. Ezaw jest powiedziane, że urodził się czerwony i cały obwłosiony, cały pokryty owłosieniem. Ja jestem, tak wiemy, 25 rozdział, wersety od 19 i dalej. Tam mamy to tak zwane, napiszę tu wam na czacie, tak zwane sumarium wyprzedzające, tak? Co to jest sumarium wyprzedzające? To sumarium oznacza streszczenie, a wyprzedzające oznacza, że tak naprawdę już na początku historii tych bohaterów jakby mamy streszczoną ich dzieje, a także dzieje ich potomków, czyli ludu, które wyjdą z tych dwóch, dla których ci bracia będą takimi eponimami, czy właśnie patriarchami, protoplastami. No więc powiedziane jest tak, że Jakub, no to wiadomo, Jakub, Pan Bóg zmienił mu w pewnym momencie imię na Izrael. Wiadomo, że Jakub będzie protoplastą Izraela, czy takim symbolicznym eponimem Izraela. Natomiast Ezaw, właśnie ta gra słów wskazuje, czyim on jest eponimem, czyim jest patriarchą, protoplastą. Ezaw, czerwony i cały owłosiony, to jest po hebrajsku Edom. Edom oznacza czerwony, od Adom, czerwony, a Seir oznacza owłosiony, bo Seir też oznacza włosy. A co ciekawe, obydwa określenia dotyczą oczywiście Edomitów, narodu Edomitów. Kojarzymy Edomitów jako takich sąsiadów z południa, to jest południowy wschód Izraela. Może nawet wam pokażę, udostępnię taką mapkę. Już sobie ją otworzę i wam udostępnię mapkę, która właśnie pokaże mniej więcej, gdzie znajdowali się Edomici. To jest ważna sytuacja i ważny w ogóle naród, dlatego że w historii biblijnej będzie odgrywał bardzo ważną rolę na wielu etapach, łącznie z tym, że już w czasach, kiedy Edomitów nie będzie, dalej będą odgrywać ważną rolę, dlatego otóż, iż Herod Wielki będzie Idumejczykiem. Idumejczykiem, a Idumea to jest właśnie spadkobiercy Edomu. Więc już wam tutaj udostępniam ekran. I zerknijcie sobie na mapę. Tutaj udostępniłem wam mapę, która będzie obecna w mojej następnej książce. Tu widać Edom. Widzimy? Tu mamy Półwysep Synaj, Półwysep Synajski, po lewej stronie Egipt. Tutaj mamy Synaj, Półwysep Synajski. Tu mamy Madianitów, taki lud, do którego Mojżesz tam poszedł. A tutaj wyżej, ale też na pustyni, popatrzcie, tutaj wobec Kananu, tu mamy Kanan, tak? Czyli taki lud, który. Tutaj mamy Moabitów, Moabici byli bliskimi sąsiadami Izraela, Ammonici. Te ludy, Moabici, Edomici, to byli również Semici. To były ludy spokrewnione, plemiona spokrewnione z plemionami protoizraelskimi. Więc tutaj. Oni byli bardzo, zresztą języki moabickie, czy fragmenty, które mamy, posiadamy słabe, ale jednak poświadczenia tych języków, no to one wyraźnie wskazują na bardzo bliskie pokrewieństwo między tymi językami a protohebrajskim, wczesnym hebrajskim. Więc widać, że te ludy były spokrewnione.
co, można powiedzieć, odbija się w tym tekście. Ta świadomość tego, oni rozpoznawali w sobie wspólne pokrewieństwo, zarówno Izraelici, jak i zamieszkujący już, osiedlający się w Kananie, jak i właśnie Edomici. No a więc rozpoznawali to wspólne pokrewieństwo i ta właśnie opowieść pokazuje, że oni to układali sobie właśnie taką historię, że mieli jednego przodka. Tu jeszcze wam jedną mapę pokażę, tylko zmienimy ją na taką. To jest już mapa większa, to jest mapa starożytnego Bliskiego Wschodu. Tutaj też to będzie dobrze widać. Mianowicie wobec Izraela mamy tutaj, prawda, Jerozolimę. Tutaj mamy Moab i poniżej jest Edom, tak? Edomici, właśnie Edomici. Czyli na południu, można powiedzieć, taki pustynny naród, ale tak jak mówię, w historii biblijnej o tyle ważny, że będzie często sąsiadem Izraela i będzie, no niestety, bardzo wrogo Izrael z Edomitami, mimo tego, że są spokrewnionymi ludami, to będą bardzo wrogo się do siebie odnosiły, będą często walki między nimi. I to, że Herod Wielki na przykład buduje świątynię, rozbudowuje świątynię w Jerozolimie. Wiecie, że Herod Wielki kupił sobie tytuł króla Judei od cesarza. Więc to, że on buduje świątynię w Jerozolimie, czy rozbudowuje, to wcale nie robi tego z pobożności, ale właśnie z chęci przypodobania się Żydom, dlatego że Żydzi go od początku skreślili i go nie lubili z różnych względów, ale między innymi dlatego, że właśnie był Idumejczykiem. Idumejczykiem, czyli spadkobiercą Idumea. To jest właśnie ten teren, o który pokazywałem. Edom i Dumea. W ogóle nawet nie wiem, czy widzicie, jest ten sam rdzeń. Edom i Dumea. To jest tak naprawdę to w hebrajskim języku, czy w językach semickich, gdzie samogłoski są względne, wokalizacja, czyli samogłoski są drugorzędne. Tak naprawdę mamy do czynienia z tym samym rdzeniem. To samo słowo. No więc tak to jest tutaj. No i wracając do naszej Księgi Rodzaju, do tego 25 rozdziału, właśnie ci bracia Jakub i Ezaw, oni właśnie są, i tutaj mamy to sumarium wyprzedzające, czyli właśnie jakby w tym początkowym opowiadaniu, kiedy ci bracia walczą w łonie matki, w łonie Rebeki, to jest właśnie symbol, można powiedzieć, tego, co już autorzy Biblii nie wiedzieli z historii, że będzie walka między tymi ludami, będzie walka między tymi narodami. A jako bratnie narody są tutaj przedstawione jako właśnie, można powiedzieć, potomkowie jednego rodzeństwa, czy nawet bliźniaków, bo przecież Jakub i Ezaw to są bliźniacy. Jakub otrzymuje imię Jakub, bo autorowi to się skojarzyło z hebrajskim, bo mamy Jaakow, po hebrajsku Jakub to jest Jaakow, kojarzy się autorowi i słusznie z słowem Akew, który ma ten sam rdzeń, tylko tam jest jota z przodu jako jakiś taki wyznacznik formy iktol. Akew oznacza pięta, pięta. No więc to opowiadanie mówi o tym, że oto Jakub, prawda, schwycił swojego brata za piętę, no i w związku dano mu przeto imię Jakub. Czyli mamy taką typową etiologię imienia właśnie patriarchy Izraela, czyli właśnie Jakuba, właśnie taką, że złapał brata za piętę, no i w związku z tym tak go nazwano. I później mamy historię tych braci. Wiemy, że najpierw Ezaw sprzedaje to pierworództwo, no bo Ezaw jest uznany za pierworodnego, więc to on, to jemu miało zostać przekazane błogosławieństwo. On sprzedaje to pierworództwo za miskę soczewicy. Miska soczewicy stanie się takim symbolicznym określeniem właśnie sprzedania czegoś czy oddania czegoś za bezcen, za darmo niemalże, czegoś bardzo cennego. Ezaw jawi się jako taki myśliwy. Zresztą tam mamy też tą faworyzację. Od razu się pojawia rodzice. Jakub woli Ezawa, Rebeka woli Jakuba. Ta faworyzacja później przeniesie się na następne pokolenia, no bo Jakub, który sam był faworyzowany przez matkę, a nie przez ojca, sam zacznie faworyzować jednego syna, tego Józefa, tak? Kupi mu tam suknię, inni bracia będą mu zazdrościć. No więc widzimy, że w tych rodzinach patriarchalnych, no, dzieją się takie same problemy jak w każdych rodzinach. To znaczy, to nie są jacyś święci z obrazka, to nie są jakieś postaci wyidealizowane, tylko mamy normalne ludzkie problemy, chociażby właśnie faworyzacja dzieci, czy jakieś właśnie niesnaski między rodzeństwem, czy tam mamy jakieś oszustwa się pojawią, no bo Jakub będzie chciał wykraść to błogosławieństwo Ezawowi, matka też tam będzie w tym brała udział. No więc widzimy, że ta historia patriarchów i w ogóle historia zbawienia toczy się przez takie bardzo ludzkie losy. Tak? Pan Bóg też tutaj, można powiedzieć, bardzo tak cierpliwie i z wyrozumiałością jakby akceptuje tą sytuację, że jego błogosławieństwo dane Abrahamowi. Zresztą Abraham też nie był ideałem, też tam miał takie sytuacje, w których skłamał,
oszukał, prawda, faraona po to, żeby ocalić swoje życie, zostawił swoją żonę Sarę faraonowi i tak dalej. Więc tutaj mamy te, jakby historia patriarchów, to jest taka bardzo, można powiedzieć, ludzka historia, no, zwracająca uwagę na wiele też takich aspektów, nie koloryzująca czy nie wybielająca tych postaci, tylko pokazująca ich, można powiedzieć, w całej takiej wielobarwności. No i kiedy Jakubowi uda się oszukać Ezawa, kiedy wreszcie właśnie wspomagany przez Rebekę wykradnie błogosławieństwo Ezawowi, to jest to błogosławieństwo, pamiętajcie, które otrzymał Abraham. To jest coś bardzo ważnego. No to wtedy Jakub oczywiście musi uciekać. Musi uciekać, dlatego że Ezaw wzbudzi w sobie instynkt Kaina, można by powiedzieć, czyli też będzie chciał zabić brata, będzie chciał dokonać bratobójstwa. Bardzo wściekły na to, że Jakub właśnie wykradł mu to pierworództwo. No i Jakub musi uciekać. Kierunek ucieczki to jest Haran, czyli nie przypadek, bo w Haranie, pamiętacie, z Haranu wyszedł Abraham, a więc tam była rodzina Abrahama, rodzina. Więc Jakub udaje się do swojej dawnej rodziny, tam spotyka przy studni, znowu to się dzieje przy studni, spotyka Rachelę, no i bardzo mu się spodobała, idą do teścia, przyszłego teścia Jakuba, czyli do Labana, tak tam się pojawia hebrajskie Lawan, po polsku Laban, czyli ojciec Racheli i Lei. No i Jakub, ponieważ uciekał przed Ezawem, jakby dwa cele są tej właśnie wędrówki do Haranu. Po pierwsze ucieczka przed Ezawem, po drugie właśnie znalezienie sobie żony. Znajduje tą żonę właśnie w swojej rodzinie, czy wśród swoich dalszych krewnych. Pamiętacie, w starożytności jest bardzo ważna idea właśnie poszukiwania małżonki wśród pokrewnych, tak? Wśród tego samego klanu albo jakiegoś plemienia. Więc to jest bardzo ważne. No i kiedy Jakub właśnie znajduje Rachelę, chce ją wziąć za żonę, ale ponieważ nie ma ze sobą nic, bo uciekał przed Ezawem, więc nie ma ze sobą nic, co mógłby wręczyć ojcu jako tak zwany mohar. Tak? Mohar to jest starożytna instytucja podarunku, który pan młody dawał ojcu panny młodej. Pan młody składał ojcu panny młodej taki podarunek, najczęściej bardzo bogaty. To były jakieś albo zwierzęta, materiały, suknie, namioty, jakieś wyroby, jakieś broń, naczynia, ozdoby. Prawda? Składał taki podarunek ojcu panny młodej. Dlaczego? No bo to był jakby taki podarunek, czy nawet zapłata, niektórzy mówią, ale podarunek za to, że ojciec panny młodej ją wychował, wykształcił, dbał o jej dziewictwo, dbał o jej wykształcenie, o to wszystko. No, a ona przestanie pracować dla domu rodziców, tylko stanie się częścią domu tego męża, nowego męża. Więc jakby ten młody mąż, nowy mąż właśnie miał taki obowiązek dania takiego prezentu, takiego moharu, takiej zapłaty jakby za swoją tą nową małżonkę. No i Jakub tego nie miał, więc ponieważ nie miał nic, no bo uciekał przed Ezawem, wobec czego ojciec nakazuje mu pracę siedmioletnią, tak? Jakub musi 7 lat odpracować za Rachelę, tak? Przepraszam was na sekundę. No, więc Jakub musiał odpracować 7 lat za Rachelę, ale się nagle okazuje, że kiedy dochodzi do małżeństwa, no to Laban, można powiedzieć, oszukał Jakuba, tak? Ten sam Jakub, który, to jest paradoks historii, ten sam Jakub, który sam kiedyś oszukał, prawda? Oszukał swojego brata Ezawa, oszukał najbliższego członka rodziny, swojego własnego brata. Teraz przez najbliższą mu rodzinę sam został brutalnie oszukany, czyli właśnie zamiast Rebeki, kiedy już tam popili w dzień zaślubin, prawda, w łóżku okazało się, że jest Lea i ponieważ małżeństwo zostało skonsumowane, no to w takim razie Jakub, Laban podsunął mu Leę, czyli starszą córkę, zamiast Racheli. I teraz, żeby Jakub, ponieważ kochał Rachelę, więc mamy do czynienia w ogóle z bardzo piękną, romantyczną historią miłosną w Biblii, Jakub jeszcze 7 lat postanawia odpracować za Rachelę. To jest, ja się śmieję, ale to jest naprawdę, popatrzcie, jaka piękna historia miłosna, bo znajdźcie mi scenariusz filmu romantycznego, w którym mężczyzna jest tak zakochany w swojej kobiecie, w tej partnerce, w jakiejś po prostu
muzie, którą spotkał na swojej drodze życia, że postanawia 14 lat pracować, 14 lat odkładać, 14 lat jakby czekać po to, żeby ją poślubić. Nie? No, niesamowita historia, niesamowita miłość. I rzeczywiście Iza. Ale czy to są liczby jakieś, mamy to odbierać jako liczby symboliczne, czy w tym wypadku są to liczby rzeczywiste? Nie, nie, symboliczne, oczywiście. Ja się troszkę śmieję, bo oczywiście, że siódemka, no nie macie wątpliwości, 7 lat, 7 lat plus 7 jeszcze jest druga siódemka, no to są liczby symboliczne. One oznaczają jakiś długi, skończony okres czasu. Więc oczywiście, jak autor biblijny opowiada, to tak jak pamiętajcie, autora biblijnego na tym etapie nie interesuje kronika wypadków, czyli faktyczne potwierdzenie historyczności pewnych zdarzeń. Jego interesuje symbolika, jego interesuje przesłanie, jego interesuje morał, jaki wypływa z tej opowieści. Więc siłą rzeczy Izraelici, którzy przez setki lat przekazywali sobie tego typu taką opowieść, no, wybierali liczby konkretne, które miały zrobić wrażenie, ale które oczywiście miały być symboliczne. Więc tutaj jakby nie traktujemy tego jako jakąś fizyczny, jako fizyczny opis oznaczający faktyczność, tylko raczej oczywiście jako pewien symbol. No ale tak czy inaczej, ja, prawda, trzymając się tej historii, mamy do czynienia z jakąś właśnie. Można by to nazwać właśnie taką historią romantyczną, nie? Gdzie mężczyzna walczy o swoją przyszłą małżonkę, właśnie pracując, odpracowując ten okres wyznaczony przez ojca, 14 w sumie lat. No i teraz tak, Jakub już bierze sobie te dwie żony, ma, no siłą rzeczy ma te dwie żony, no bo najpierw podsunięto mu Leę, teraz ma Rachelę, a więc w historii patriarchów już po raz któryś pojawia się bigamia, bo też było w historii Abrahama, była Hagar i Sara. Pamiętajcie o tym, że tak jak mówię, to nawet w Biblii nie można mówić o poligamii, bo często się mówi poligamia. Nie, to jest najwyżej bigamia. Poligamia to tylko u królów, ale to też jest inna sytuacja, bo to były haremy, to nie były takie typowe związki małżeńskie. Więc w Biblii nie mamy w ogóle do czynienia z poligamią. Najwyżej mamy do czynienia z bigamią i to też taką wymuszoną okolicznościami. W tym sensie, że bigamia pojawia się wtedy w Biblii, jako zwyczaj jeszcze starożytny, akceptowany przez wszystkich. Mamy to w kodeksie Hammurabiego, w kodeksie Bileamy, w kodeksie Isztara. Mamy w wielu kodeksach starożytnych jakby no, potwierdzone jakby to, że bigamia, wzięcie sobie drugiej żony było normalnie zgodne z prawem i tak po prostu to działało. Natomiast sytuacja jest taka, że w Biblii to wzięcie drugiej żony wynika po prostu z bardzo praktycznej przyczyny właśnie posiadania potomstwa, potrzeby, chęci posiadania potomstwa. Tak się dzieje w historii Abrahama, tak będzie w historii Elkany, Elkana, Anna, Peninna, prawda? Czy w paru innych historiach takich, gdzie się właśnie ta bigamia pojawia. Więc na tamtym etapie ona jeszcze była akceptowana. Później oczywiście Biblia będzie uczyć o tym ideale, którym będzie ta, można powiedzieć, monogamiczność małżeństwa, czyli małżeństwo jest związkiem jednego mężczyzny, jednej kobiety, ale to dopiero się ta idea, jakby ona zostanie zawarta w tekstach o stworzeniu. Natomiast one obydwa, pamiętacie, powstały w VI wieku, w okresie niewoli babilońskiej. Więc wtedy już mamy, Biblia zaczyna bardzo mocno nauczać właśnie o jakby ideale czy wzorcu małżeństwa, jakim jest małżeństwo monogamiczne. Tutaj jeszcze na tym etapie opowiadań o starożytnych dziejach mamy tą bigamię jakby tutaj traktowaną jako coś normalnego. Na tamtym etapie była jeszcze jakby jak najbardziej dopuszczalna. I teraz Jakub ma te dwie żony, ma Rachelę i Leę. I co ciekawe, te żony też mają swoje nałożnice, to znaczy one też mają problem w posiadaniu dzieci. Zresztą to jest pewien topos literacki, który powtarza się w całej historii patriarchów. Zarówno żony Abrahama, Sara ma problem, nie ma całe życie, nie może mieć dziecka. Później Rebeka, żona Izaaka, też nie może mieć dziecka. Dopiero później rodzą się jej bliźniacy, właśnie też pod wpływem interwencji Bożej. I okazuje się, że żony Jakuba też mają ten problem i też potrzebują nałożnic. I pojawiają się jeszcze oprócz Racheli i Lei, pojawiają się dwie nałożnice, czyli Zilpa i Bilha. Tak? Więc mamy w sumie, Jakub ma w sumie cztery żony, tak jakby to powiedzieć, czy cztery kobiety. To będzie o tyle ważne, że jego synowie, których będzie miał 12, Jakub będzie miał po prostu liczne potomstwo z tych czterech kobiet. Właśnie ci czterej synowie będą miały jednego ojca, będą mieli jednego ojca, ale różne matki. I między tymi plemionami izraelskimi, jeden będzie Ruben, Naf Efraim, Manasses, prawda, Zabulon, Lewi, Juda, prawda, Benjamin, Symeon. Więc jakby te pokolenia izraelskie, które widzą swoją przeszłość właśnie w tej jednej rodzinie Jakuba, jako tych 12 synów, jako 12 tych protoplastów, 12 pokoleń Izraela,
między pokoleniami izraelskimi też często, i to historia biblijna to potwierdza wielokrotnie, będzie dochodzić do pewnych sporów, niesnasek, i często te spory będą szły po linii matek, to się okazuje. Czyli na przykład, jeżeli mamy dwa pokolenia, które wywodzą się z tej samej matki, czyli na przykład z Racheli, czyli na przykład Benjamin i Juda, to okazuje się, że te pokolenia bardzo mocno ze sobą współpracują, mieszkają koło siebie, wspierają się nawzajem, i nawet historia będzie to poświadczać, że Juda wstawi się za Benjaminem, czyli tym najmłodszym, kiedy właśnie tam będzie ta sytuacja z Józefem i z Egiptem, tak? Kiedy Józef będzie chciał sprowadzić Benjamina do Egiptu. Juda się za nim wstawi przed ojcem. Więc jakby okazuje się, że Jakub będzie jednym ojcem tych 12 synów, ale będą właśnie cztery matki. Ci 12 synów będą miały cztery różne matki i te właśnie różne sojusze albo braki sojuszy między tymi pokoleniami będą związane wyraźnie właśnie z tym, jak oni siebie widzą jako pochodzenie od czy tej samej matki, czy innej matki i tak dalej. No w każdym razie mamy, Jakub wreszcie ma tą już całą rodzinę, to już lata minęły, widzicie, przynajmniej 14 lat albo więcej minęło od jego podróży, ucieczki od Ezawa do Haranu, tam mu się te dzieci urodziły. No i wreszcie Jakub z trwogą na sercu, z duszą na ramieniu postanawia wracać do Kananu na spotkanie z Ezawem. I oczywiście przygotowuje to spotkanie wcześniej. I mamy piękną sytuację przełamania tej historii, przełamania tego konfliktu braterskiego. Tak, od początku Księgi Rodzaju mówiliśmy, pojawia się seria konfliktów braterskich. I tu można powiedzieć, mamy takie pierwsze, taki zwiastun, taką jaskółkę przełamania tego konfliktu, bo właśnie Ezaw ostatecznie przebacza Jakubowi to, co on wyrządził mu kiedyś, czyli właśnie to, że mu wykradł to błogosławieństwo Abrahamowe. Tak? Więc Ezaw przebacza Jakubowi, no i bracia się godzą. I jeszcze w międzyczasie pojawia się tak zwana, 32 rozdział, to jest walka Jakuba z aniołem. Nocna walka, bardzo dobrze myślę, że wam znany tekst, przed spotkaniem z Ezawem pojawia się taka sytuacja, że Jakub wracając, nagle w okolicach Penuel, to jest miasto w Izraelu, które nazwa tego miasta oznacza oblicze Boga. Penuel, Pene, oblicze, Panim, oznacza oblicze Boga. No i też pewnie Żydzi pytali się, skąd ta nazwa tego miasta. Otóż nasz patriarcha Jakub tutaj właśnie spotkał oblicze Boga. Doświadczył oblicza Bożego. Taka właśnie, autor biblijny opisuje tą walkę Jakuba z aniołem, czyli tak naprawdę z samym Bogiem, bo tu jest powiedziane, że spotkał anioła, ale tak naprawdę tekst biblijny nie zostawia wątpliwości i późniejsze nawiązania innych tekstów biblijnych do tego tekstu nie zostawiają wątpliwości, że tam był sam Bóg. Anioł Pański to jest tylko jakby utożsamia się tutaj właśnie z samym Bogiem, czy reprezentuje samego Boga. Mamy tą walkę, no i teraz możemy, tu się dużo ciekawych rzeczy dzieje. W tej walce mamy przynajmniej trzy etiologie. Etiologia, pamiętacie? Etiologia to jest takie opowiadanie, które ma wyjaśnić jakiś zwyczaj, jakąś nazwę. Mamy przynajmniej trzy etiologie. Pierwsza to jest etiologia właśnie nazwy Penuel. To oznacza oblicze Boga. Druga etiologia to jest związana z niejedzeniem mięsa. Żydzi do dzisiaj, jest powiedziane, nie jedzą mięsa właśnie z kości biodrowej. No i właśnie dlaczego? Otóż dlatego, że właśnie kiedyś nasz patriarcha walczył z Bogiem i Pan Bóg właśnie dotknął, jakby można powiedzieć, sparaliżował mu tę część i dlatego dzisiaj my nie spożywamy tej części mięsa, czyli właśnie to kość biodrowa. To jest etiologia. No i oczywiście najważniejsza chyba etiologia, jaka się pojawia w tym tekście, to jest wyjaśnienie samej nazwy Izrael. Tak? Otóż jak to się stało, że my się nazywamy Izrael, a że pochodzimy, opowiadamy sobie to zwłaszcza pokolenia północne, tak jak wam mówiłem, te państwo Izraela, bo południe to jest Juda, na północy jest Izrael, to te pokolenia północne opowiadały sobie o przodku Jakubie, bo Juda sobie opowiadał, pamiętacie, że ich przodkiem był Abraham. Na północy opowiadano, że ich patriarchą jest Jakub. No i właśnie to pytanie, które sobie na pewno stawiali, jakby, no my jesteśmy Izrael, a nasz patriarcha Jakub, jak to się stało? No i właśnie tutaj ma wyjaśniać to etiologiczne opowiadanie, że to właśnie Jakubowi Pan Bóg zmienia imię na Izrael. To jest pierwsze wyjaśnienie, że to dlatego my się nazywamy Izrael, bo takie tak naprawdę imię
nosił nasz patriarcha, bo Pan Bóg zmienił mu to imię. A druga najważniejsza rzecz to jest właśnie wyjaśnienie samej nazwy, co znaczy Izrael. I tutaj jest wyjaśnione tak w miarę ludowo, tak w miarę intuicyjnie, bo autor skojarzył to z czasownikiem Jasar, walczyć, Izrael, bo mamy hebrajskie Izrael, tak? No to wiadomo, że El oznacza Bóg. No i co z tym Izrael? A autorowi się skojarzyło to właśnie z czasownikiem walczyć. Dlaczego mówię, że autorowi się skojarzyło? Bo dzisiaj powszechnie panuje inna naukowa taka etymologia, która bazuje na analizie języków semickich, analizie tego rdzenia i tak dalej. Raczej wskazuje, że tutaj mamy do czynienia z czasownikiem sar, czyli panować, panować, walcz, panować. Od tego mamy Sara, księżniczka, sar, książę. Tak, Sara, żona Abrahama, to jest księżniczka. Sar, to jest książę. To jest od czasownika mieć władzę, panować. I tutaj po Izrael oznaczałoby może nie tyle, że walczył z Bogiem, bo w ogóle Bóg nie jest, to imię, ta ludowa etymologia też wynika z tego, widać to od razu, bo tutaj w tym wytłumaczeniu Bóg jest przedmiotem, jest dopełnieniem czasownika, a w imionach teoforycznych nigdy tak nie jest. W imiona, to są tak zwane imiona teoforyczne, tak, imiona teoforyczne. Teoforyczne oznacza, że zawierają cząstkę imienia Bożego, albo cząstkę El, albo cząstkę Jah. I w Izraelu mamy całe mnóstwo, całą plejadę takich imion. Natanael, Gabriel, Michael, Rafael, Emmanuel. To El bardzo często się pojawia. Izrael, ta cząstka się pojawia. Tak samo Jah, Izajahu, Natanjahu, Jeszajahu. Wszystkie, co mamy imiona Izajasz, Jeremiasz, Sofoniasz, prawda, Micheasz. To wszystko jest cząstka Jah. Jest też wiele imion, które też mają tą cząstkę z przodu czy z tyłu. To są tak zwane imiona teoforyczne, czyli teoforos, niosący Boga. Niosący Boga, czyli imiona, które noszą w sobie cząstkę imienia Bożego. I teraz jaka jest zasada? Imiona teoforyczne z zasady, to ta cząstka teoforyczna jest podmiotem czasownika, a nie jego dopełnieniem. W imionach teoforycznych to Bóg coś sprawia, to Bóg coś robi. Na przykład Szemuel. Podam wam przykład imię Samuel, prawda, Szemuel. To znaczy Bóg wysłuchał, a nie wysłuchano Boga, czy wysłuchano, prawda, jego petycji. Nie, to Bóg słucha, to Bóg jest tu podmiotem, Szemuel. Więc w imionach teoforycznych ta cząstka boska stanowi podmiot czasownika. Więc tutaj nawet to tłumaczenie, że walczył z Bogiem, chociażby z tego powodu jest, wydaje się, nie do końca zgodne z tym, co wiemy o imionach teoforycznych. A więc najprawdopodobniej, biorąc też pod uwagę wiele innych argumentów, o których tu nie będę wspominał, imię Izrael oznacza Bóg walczy, przepraszam, Bóg panuje, albo często imiona teoforyczne mają tak zwane znaczenie optatywne. Optatywne, tak jak tutaj, czyli życzeniowe. Oby Bóg królował, oby Bóg panował. Czyli najprawdopodobniej imię Izrael, czy nazwa Izrael, nazwa tego narodu, nazwa narodu wybranego, oznacza oby Bóg panował. Oby Bóg królował, oby Bóg był panem. No więc piękne imię, nie? Taka piękna teologia tu się za tym kryje. Piękne przesłanie, można powiedzieć, jakieś streszczenie takiego, można powiedzieć, wezwania Boga do Izraela. Właśnie, że ja chcę być waszym panem, tak? Panem i królem. Oby Bóg panował. Więc to prawdopodobnie imię Izrael oznacza. I teraz jakby już zostawiam na boku te wszystkie etiologie tego tekstu, jakieś tutaj przypuszczenia, różne rozważania. Tu jest jakby takie spore też pole do omawiania, ale ja bym chciał bardziej chciałbym się skupić na zupełnie innym pytaniu, jeżeli chodzi o ten tekst na przykład. Czyli jak to jest w ogóle, że człowiek walczy z Bogiem? O co tu w ogóle chodzi? Czyli chciałbym się skupić na pytaniu zupełnie podstawowym, mianowicie ten tekst dla nas wydaje się taki zupełnie absurdalny, no bo jak można walczyć z Bogiem? Przecież Bóg wystarczy, że po prostu, nie wiem, tchnie i po prostu by cały świat przestał istnieć. Bóg, no jakby, no jak walczyć z Bogiem? Czy Bóg, który walczy z człowiekiem? No wiemy, że przecież jeżeli w teologii traktujemy Pana Boga jako wszechmocnego, wszechmogący, no to jak można w ogóle podjąć z Nim walkę? To w ogóle to jakby o co tu chodzi, nie? O co chodzi w tym tekście, że Jakub zmagał się z Bogiem? I oczywiście tutaj mamy wiele odpowiedzi na to pytanie, wiele prób interpretacji już od starożytnych rabinów, później teologia chrześcijańska, ojcowie Kościoła pięknie ten tekst też interpretują. Zwrócę uwagę na taką jedną właśnie chyba dominującą, albo przynajmniej istotną interpretację tego tekstu, że tak naprawdę tu jest mowa po pierwsze o walce duchowej, tak? Czyli że po pierwsze ten tekst pokazuje, że człowiek ma w swoim życiu walki duchowe i nawet takie walki, których przeciwnikiem jest sam Bóg.
albo oponentem, albo po drugiej stronie jest sam Bóg. Czy na przykład Hiob, który w trzecim rozdziale przeklina swoje własne życie i wcale nie jest taki pokorny jak w prologu, gdzie w prologu jest powiedziane: Pan dał, Pan zabrał, niech Pan będzie błogosławiony. W prologu Hiob jest bardzo pokorny. Otóż zupełnie inny Hiob pojawia się w samym poemacie. Prolog jest dodany później. Zupełnie inny Hiob mamy w poemacie. To jest Hiob, który walczy. To jest Hiob, który nie zgadza się na swoją sytuację. To jest Hiob, który wyrzuca Bogu to, że on jest niewinny. To Hiob, który nie rozumie, co się z nim dzieje i nie akceptuje tego swojego stanu. Nie? I to jest walka z Bogiem. To jest jakaś walka z tym, co na człowieka spada, co człowiek, prawda, chce wyrazić siebie. Więc tutaj ojcowie Kościoła i w ogóle taki ważny nurt interpretacji mówi właśnie o takiej duchowej walce. O duchowej walce. A drugi ważny aspekt, który tutaj bardzo warto by podkreślić, jest to, że Pan Bóg w tą walkę się angażuje. I to jest moim zdaniem najciekawsze w tym całym tekście. Nawet nie to, że człowiek podejmuje walkę z Bogiem, bo to mamy często. W naszym życiu doświadczamy jakichś, prawda, zwątpień, jakichś, prawda, możemy doświadczyć jakiejś złości na Pana Boga, innych rzeczy. Ale najciekawsze w tym tekście jest to, że Pan Bóg się w ogóle tego nie jakoś, że to ani to nie jest mu obce, ani to nie jest mu obmierzłe, ani to nie jest dla niego obrazoburcze. To znaczy Pan Bóg tą walkę podejmuje. Pan Bóg wchodzi w to zmaganie z człowiekiem. To jest w tym tekście najbardziej niesamowite. Że Panu Bogu w ogóle to nie przeszkadza. Że jeżeli, ja myślę, że, to, że tutaj widać całą autentyczność postawy Jakuba, że on jakby nie udaje przed Bogiem, że na przykład: o Panie Boże, Ty jesteś taki święty, wspaniały, prawda, święty, prawda, i takie rzucanie kwiatków przed Panem Bogiem, czy śpiewanie Hosanna, to może będzie w niebie, ale na ziemi to jest czas walki. To jest czas walki. I Pan Bóg jakby wchodzi z nami w tą walkę, w ten spór, w te, można powiedzieć, w nasze ludzkie zmagania i jakby nawet docenia, można by powiedzieć, tą Jakubową szczerość tej wypowiedzi Jakuba, którą jest właśnie to zmaganie się z Bogiem. Nie? Więc to jest bardzo ciekawe takie i można by to na wiele sposobów rozwijać, że na modlitwie chociażby bardzo, można powiedzieć, pożądaną właśnie postawą jest chociażby postawa walki. Nie taka postawa udawania, że wszystko jest ok, tylko na przykład jeżeli, czyli taka, można by najprościej to streścić do szczerości, do takiej prawdziwej, autentycznej szczerości, chociażby na modlitwie, czy w poszukiwaniach swoich i tak dalej. Nie? Bardzo ciekawy tekst. Zresztą Żydzi też interpretują to jeszcze inaczej, że tak naprawdę z Panem Bogiem spokojnie można walczyć i nawet można zwyciężać. To znaczy w tekstach interpretacji żydowskiej mówi się o tym, że na przykład można Pana Boga do czegoś zmusić albo przekonać. Że na przykład Pan Bóg powiedział tak, ale jeżeli rabini orzekli inaczej, no to ci rabini, no to Pan Bóg się powinien do tego dostosować. Nie? Także tak to działa. No ale podobnie jest w chrześcijaństwie, w katolicyzmie. Na przykład jest powiedziane: Pan Jezus daje klucze Piotrowi i to, co Piotr, prawda, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Więc to też jest, można powiedzieć, bardzo podobna idea. Brzmi to dziwnie, ale mamy taką samą, w katolicyzmie bardzo podobna idea. Cokolwiek zwiążesz w niebie, na ziemi, będzie związane w niebie. Tak jakby Pan Bóg był zależny od człowieka. Prawda? Więc takie ciekawe, można powiedzieć, wyzwanie. Ten tekst jest takim wyzwaniem. Zarówno dla Jakuba to spotkanie było wyzwaniem, jakim ten tekst jest wyzwaniem dla nas. No i kiedy wreszcie Jakub godzi się z Ezawem, mamy finał historii Jakuba. Tutaj już Jakub, historia Jakuba, można powiedzieć, ja tak przeleciałem przez tą historię bardzo szybko, ale no, już jest grudzień, musimy troszkę właśnie przyspieszać, żeby iść dalej. Więc przechodzimy do historii, przechodzimy do trzeciego cyklu. Tutaj się kończy historia Jakuba, przechodzimy do tak zwanego cyklu Józefa. Ostatni cykl w Księdze Rodzaju to jest, jak wspomniałem, cykl Józefa. Wspomniałem ostatnio, na poprzednim wykładzie. Czyli jednego z synów Jakuba. Tak wyraźnie ten tekst będzie skupiał się na tej jednej postaci, na synu, na jednym tylko z tych 12 synów Jakuba. Tak jakby ci synowie, owszem, oni później się pojawią i byli wymienieni, ale tak naprawdę cała historia skupia się na tym jednym synu. I tu się dzieje bardzo dużo rzeczy. Tu znowu jest jakby całe pole do interpretacji, do różnych analiz chociażby tych tekstów, bo to są duże, to jest duża partia, to jest rozdziały aż od 37 do 50. Czyli mamy tutaj 14 rozdziałów. No, do końca księgi mamy tą historię, tu się sporo rzeczy dzieje. Dla mnie najważniejsze, gdybym tak miał z lotu ptaka spojrzeć na historię Józefa,
to musiałbym powiedzieć, że to, co tu się wydaje takie kluczowe, to jest takie jakby rozwój osobowy i duchowy postaci Józefa. My tego może nie do końca zauważamy, ale na początku Józef to jest zupełnie inny człowiek, młody chłopak Józef, a Józef na końcu tej księgi. Bo na początku tej księgi Józef jest niedojrzałym młodym człowiekiem, który robi dużo błędów, jest bardzo taki, można powiedzieć, niepokorny i też taki, można powiedzieć, trochę zaczepny i no, nie do końca roztropny w tym, co robi. O tyle na końcu księgi Józef okaże się wielkim mędrcem, który przeszedł przez całe lata doświadczeń, cierpienia, który, można powiedzieć, dobrze to spożytkował, staje się tym, który takim ideałem biblijnego mędrca, bo chociażby wyjaśnianie snów, to, że Józef ma dar wyjaśniania snów, to była starożytna rola mędrców. To mędrcy czy doradcy na dworze króla, to byli troszkę tacy psychologowie, czy można powiedzieć też próbowali w jakiś sennik, jak posługiwać się jakimiś sennikami, ale najczęściej to była taka po prostu czysto ludzka próba wyjaśniania różnych doświadczeń z życia króla, czy z życia kogoś, kto przyszedł. Więc ci bohaterzy, tacy mędrcy, to byli właśnie te, często też właśnie przez to, że wyjaśniali sny, tłumaczyli pewne wydarzenia, niekoniecznie od razu, że przepowiadali przyszłość w jakiś nadprzyrodzony sposób, to mogło być bardzo takie ludzkie doświadczenie. Więc Józef na końcu księgi jawi się jako taki wielki mędrzec, który nie tylko, nie, nawet nie chodzi mi o to, że on te sny wyjaśnia i staje się władcą prawie, że drugim po faraonie na dworze, ale przez to, że też jak postępuje z braćmi, że im przebacza, że tłumaczy im tą całą sytuację, okazuje się taki najbardziej dojrzały z całej tej sytuacji. Ale to będzie dopiero Józef na końcu. Kiedy Józefa spotykamy na początku, to zobaczcie, że na przykład Józef donosi na swoich braci, skarży się, jest takim donosicielem. Mówi o tym werset drugi, że Józef doniósł ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Jako chłopiec 17-letni, nie? Czyli tu już widać, jakby rysuje się konflikt między Józefem a braćmi. On nie wynika tylko z tego, że Jakub go faworyzuje, bo owszem, Jakub faworyzował Józefa i to też sam był kiedyś faworyzowany przez matkę, a troszkę odrzucony przez ojca, to teraz też sam, można powiedzieć, powiela ten negatywny schemat, faworyzując tylko jednego z synów. Tam jest powiedziane później, że kupił mu tą długą szatę, tam jest pasim, się pojawia hebrajski termin. Nie wiadomo, czy to znaczy, że to jest szata barwiona, jakaś kolorowa, jakaś drogocenna. Tu jest, widzę, że przetłumaczona, że to jest z rękawami. Że to jest długa szata z rękawami. Czy to oznacza rękawy? Mam pewne wątpliwości, czy ten termin. Ale no nie wiemy. Bibliści się tutaj spierają, bo mamy do czynienia z jakimś takim bardzo rzadkim terminem, który jest hapaksem, więc można to różnie tłumaczyć. Tak czy inaczej, Jakub sprawia Józefowi jakąś przedziwną szatę. Jakąś bardzo taką, można powiedzieć, wyjątkową szatę. Nie? To też to jest kolejna rzecz, która sprawia, że będzie konflikt narastał między braćmi. Tak? Z jednej strony on na nich donosi, ojcu, z drugiej ojciec go faworyzuje. Z trzeciej strony, popatrzcie, gdy Józef ma sen, który jest takim snem wyraźnie wywyższającym jego, a poniżającym jego braci, on nie ma w ogóle skrupułów, żeby ten sen o braciom opowiedzieć. Słuchajcie, wy będziecie moimi służącymi, ja będę waszym panem. Co więcej, Józef ten sen opowiada ojcu i mówi do ojca własnego. Pamiętacie, jaki w ustroju patriarchalnym ojciec to był król, to był władca rodziny. W ustroju patriarchalnym szef klanu to był pan. Często należała do niego władza życia i śmierci. Ojciec rodziny. Więc to była bardzo ważna funkcja. A tutaj Józef przychodzi do własnego ojca i mówi mu, że ze swoją matką, ty i matka, będziecie mi się kłaniali. Nie? Więc Józef pokazuje się na początku jako taki trochę mało roztropny, chociaż ma te sny, być może one są od Pana Boga, bo mają jakiś taki proroczy charakter, bo się później okaże, że to jest prawdą. Bo Józef faktycznie tak będzie, że bracia będą mu się kłaniać. To jednak pytanie, czy koniecznie musiał o tych snach tak, prawda, tak szumnie i głośno wszystkim opowiadać. Tak czy inaczej, Józef nie jest bez winy, doprowadzając do sytuacji, że bracia go znienawidzili, prawda? No i bracia chcą później się go pozbyć, kiedy do nich przybywa, chcą go zabić, ale wtedy wstawia się Ruben, najstarszy ze wszystkich 12, wstawia się za Józefem i mówi, to jest jednak nasza krew, nie zabijajmy go, sprzedajmy go w ręce Madianitów, którzy idą do Egiptu. I faktycznie tak zrobili, nie zabili go, sprzedali go w ręce Madianitów, tamci Madianici zabrali go do Egiptu.
No i w Egipcie Józef został sprzedany już do domu Potifara, jako służący, jako niewolnik. I ponieważ, pamiętacie, tam jest cała historia w tym domu Potifara, kiedy żona Potifara próbuje uwieść Józefa, tak? Zachciało jej się, prawda, takiego młodego, silnego mężczyzny, próbowała uwieść Józefa jako niewolnika. Józef się nie poddał temu, tej pokusie. Tu już zaczyna być pokazywana jego taka dojrzałość, jego mądrość, jego roztropność. No to ona go oskarża o gwałt. No i Józef trafia do więzienia, tak? Józef trafia do więzienia, więc można powiedzieć, że Józef, i później mamy całe lata, o których Biblia tak jakby przeskakuje dalej. To znaczy, ja wolę, fajnie by było jakby skupić się na tym momencie, bo to pokazuje, że Józef naprawdę lata przeszedł, zanim stał się takim mądrym człowiekiem i doszedł do wielkiej mądrości i do takiej postawy bardzo szlachetnej. To trzeba powiedzieć, że on przeszedł przez wiele cierpień, wiele doświadczeń i przeżył je pozytywnie, co jest ważne, bo doświadczenia czy cierpienie samo w sobie nie uszlachetnia, o czym wiemy już dzisiaj i to dawniej się mówiło i takie było powiedzenie, mówią, cierpienie uszlachetnia. Otóż, no, na przykład ksiądz, znakomity światowej sławy filozof Tischner, ksiądz Józef Tischner na łożu śmierci mówił właśnie, cierpienie nie uszlachetnia. Cierpienie nie uszlachetnia. A bardzo cierpiał, bardzo cierpiał. On miał raka gardła, bardzo cierpiał. No więc ja bym powiedział tutaj, że cierpienie ewentualnie, które jest dobrze przeżyte, które jest dobrze spożytkowane, które jest dobrze, bo samo cierpienie to jest coś całkowicie przeciwnego naturze ludzkiej, coś, co człowieka może tak przeczołgać, że praktycznie zniszczy jego życie, zniszczy jego psychikę, zniszczy jego fizyczność. Samo cierpienie jest złem, ale ewentualnie właśnie nie wiem, w jakiś szczególny sposób przeżyte cierpienie może okazać się nawet czymś pozytywnym, o czym mówili ojciec Pio, o święta Faustyna Kowalska i tak dalej, cała teologia krzyża, zjednoczenia z krzyżem Jezusa. No i oczywiście tutaj mamy w historii Józefa właśnie przykład tego, że to wieloletnie cierpienie mogło go zaprowadzić przynajmniej w dwie drogi. Albo, że stał się, żeby znienawidził swoich braci, o co było bardzo prosto. Posłuchajcie, przez tyle lat siedząc w więzieniu, cierpiąc niewolę, będąc takim po prostu, no i mając świadomość, że to właśnie najbliżsi, że to sama rodzina, że to własni bracia mnie po prostu na taki los wieloletni skazali, to naprawdę 1000 razy on musiał pewnie zwalczyć w swoim sercu pokusę nienawiści, pokusę właśnie nieprzebaczenia, tak? I kiedy wreszcie, ale Józef okazuje się właśnie tym, który potrafi to pozytywnie przejść, tak? Tym, który potrafi przebaczyć. No więc przebacza, no więc na końcu rzeczywiście swoim braciom przebacza, tak? No i mamy całą historię, kiedy Józef w więzieniu znany jest z tego, że przepowiada sny, dowiaduje się o tym faraon, a faraon szukał kogoś, kto mu wytłumaczy sen o 7 krowach, tak? Faraon się strasznie tym snem przejmował, a żaden z doradców nie potrafił mu tego snu wyjaśnić, prawda? Jego doradcy byli bezradni. No więc dano mu wiadomość, że właśnie w więzieniu jest taki człowiek, który właśnie ma dar wyjaśnienia snów. Tutaj możemy potraktować to jako dar nadprzyrodzony, jako pewna łaska od Pana Boga, ale tak jak mówię, wyjaśnianie snów w starożytności to była często bardzo taka, można powiedzieć, przyziemna działalność, wcale niekoniecznie obdarzona jakimś nadprzyrodzonym wglądem, a często po prostu bazująca na właśnie mądrości samego człowieka. I teraz Józef wyjaśnia te 7 krów chudych, 7 krów tłustych. Najpierw przyjdzie, odwrotnie, przepraszam, najpierw przyjdzie 7 lat, prawda, obfitości, czyli te 7 krów tłustych, ale później spadnie na Egipt, znowu mamy tą 7, 2 razy tą 7. To znowu tutaj nie ma co się myśleć, że to tak było 7 lat, skupiać się na tej 7. To jest oczywiście znowu pewna symbolika liczb, tak? 7 lat tłustych, 7 lat chudych. No i ponieważ Józef przepowiedział te 7 lat głodu i Egipt mógł się dzięki temu przygotować do tego głodu, no to Józef nagle zyskał, prawda, od niewolnika stał się drugim po faraonie. Można powiedzieć kariera od zera do bohatera, tak? Albo czasem taki stary film polski był Kariera Nikodemadyzmy. Człowiek spoza miasta gdzieś tam się niechcąco wkręcił w towarzystwo elitarne Warszawy i został gdzieś tam okrzyknięty premierem, niechcąco, przez przypadek, no i został premierem, nie? Więc
Taka kariera nikodemadyzmy, czasem się mówi, nie? Czy kariera od zera do bohatera. Więc Józef rzeczywiście, można powiedzieć, mamy taką cudowną przemianę jego losów od niewolnika w więzieniu, czyli najniższego w strukturze społecznej. Nie to, że niewolnik, to jeszcze w więzieniu. To już w ogóle po prostu, można powiedzieć, na dnie. Nagle staje się wezyrem faraona, drugim po faraonie w państwie, nie? To jest oczywiście pewna symbolika, bo znowu nie mamy żadnego potwierdzenia w źródłach archeologicznych, a Egipt jest bardzo bogato, jakby nie było, poświadczony, jeżeli chodzi o dynastie królewskie, o rody kapłańskie, o genealogię władców i wezyrów. Więc mamy wiele na ten temat danych. No nie pojawia się niestety żadna wzmianka o Józefie czy o Semicie, który miałby tam rządzić Egiptem. Więc nie wiemy, jakby na ile ta historia odzwierciedla jakieś rzeczywiste doświadczenie, na ile jest, można powiedzieć, troszkę ukoloryzowana. Ukoloryzowana. Znaczy, jedyne przypuszczenie, jakie mamy, czyli jakie możemy tutaj jaką analogię wysnuć, to chociażby taką, że w XVI wieku, mniej więcej przed Chrystusem, dochodzi do zmiany dynastii w Egipcie i zaczynają panować Hyksosi. A Hyksosi nie są w ogóle pochodzenia egipskiego, tylko Hyksosi są pochodzenia północno z Bliskiego Wschodu, z północy, a więc mają bardziej pochodzenie bliższe Semitom niż Egipcjanom, niż z północnej Afryki. I mamy cały taki okres, w którym Egiptem rządzą Hyksosi. No więc może tu jest jakieś odbicie tego jakby semickiego okresu. Krótki, o co prawda, ale był okres właśnie, kiedy to Semici, czy tacy, można powiedzieć, dalsi, ale jednak Semici, rządzili Egiptem. Tak? Może tu mamy jakieś nawiązanie. No w każdym razie innego jakiegoś nawiązania w Egipcie, co związanego z imieniem Józefa i z jego takimi zasługami dla Egiptu, innego poświadczenia nie mamy. Kiedyś uważano, że napis na jednym z kanałów, gdzie był napisany Józef, pismem demotywnym, czyli późnoegipskim, że on oznacza, że to jest nawiązanie do biblijnego Józefa. Później to zdementowano, to jako falsyfikację uznano, to nie było związane z Józefem. Więc tak jak mówię, ta historia znowu, ona jest bardziej pewną typologią, być może bazuje na jakimś doświadczeniu historycznym, czy na jakimś dalekim wspomnieniu o jakimś takim bohaterze właśnie w historii patriarchów, który gdzieś tam zasłynął mądrością w Egipcie i dzięki temu zyskał jakąś sławę, czy nawet władzę. Ale, no tak jak mówię, historycznie nie mamy takiego potwierdzenia. Natomiast, tak jak mówię, historia bardziej skupia się na tej teologii, na tym prowadzeniu przez Pana Boga. Skupia się na tym, że Pan Bóg nie opuszcza swoich patriarchów, tych wybranych, potomków Abrahama, i że Pan Bóg towarzyszy im przez kolejne dzieje, przez kolejne losy. Jeżeli chodzi o historię Józefa, to chyba nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo chciałbym przejść dzisiaj już do Księgi Wyjścia. No tam jest jeszcze dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Mianowicie mamy błogosławieństwo Jakuba na końcu. Wiecie, że no, historia toczy się w ten sposób, że ponieważ Józef właśnie zyskał tą władzę i sławę w Egipcie i jakby przygotował Egipt na czasy głodu, no kiedy te czasy głodu nastały, no to się okazuje, że również jego rodzina, czyli Jakub właśnie z tymi synami wszystkimi i z rodzinami, które już pozakładali, też głodują. No i udali się oczywiście do Egiptu w poszukiwaniu pożywienia. Egipt miał te zapasy. No i tam ta cała historia, te perypetie związane właśnie ze spotkaniem Józefa z braćmi. Na początku oni go w ogóle nie poznają, no bo oczywiście przecież on jest ubrany jak Egipcjanin, mówi przez tłumacza. Dopiero Józef poznaje swoich braci, później no, rozpłakuje się. Tam robi taką próbę, bo nie wiem, czy jakby może takie jedno pytanie, które zresztą kiedyś chyba nawet dostałem, że dlaczego Józef, kiedy rozpoznał swoich braci i chciał im przebaczyć, chciał się z nimi pogodzić, to dlaczego nie zrobił tego od razu, tylko zrobił taką sztuczkę, pamiętacie, wrobił ich w kradzież. Pamiętacie, tam sytuacja jest taka, że Józef jakby każe im wrócić, wkłada do ich toreb złote naczynia, które miał na swoim dworze. I kiedy Egipcjanie ich doganiają, to jest oczywiście jego taka pułapka, okazuje się, że oni mają te naczynia z dworu Józefa i zostają wtrąceni do więzienia za coś, czego nie zrobili. Czyli Józef jakby robi taką pułapkę, wtrąca ich do więzienia za coś, czego oni nie zrobili, za taką domniemaną kradzież. A to sam Józef nakazał, żeby powkładać im do worków z tymi do worków
z żytem, ze zbożami, żeby tam schować im właśnie te złote naczynia. No więc pytanie pojawia się, dlaczego Józef, skoro tak bardzo był szlachetny i dobry, to dlaczego i chciał im przebaczyć, to dlaczego właśnie zrobi taki podstęp i wtrąca swoich braci do więzienia. Otóż Józef miał tutaj bardzo konkretną jeden cel. Mianowicie Józef znał swoich braci sprzed tych 20-30 lat, kiedy oni go sprzedali, kiedy oni okazali się dla niego Kainem, kiedy oni okazali się mordercą, kiedy oni okazali się zbrodniarzami niemalże, wydając swojego brata na pewną śmierć. Więc Józef takich braci znał, więc to, że on chciał im przebaczyć, ale chciał się przekonać, to była pewien test, to była pewna próba. On chciał się przekonać, no bo przebaczenie musi iść jakby, no na dobry grunt musi paść, tak? Przebaczenie musi paść na grunt człowieka, który zrozumiał, że coś złego zrobił, tak? Przynajmniej to przynajmniej nie mówię o przebaczeniu w sercu, ale mówię o tym przebaczeniu, które jest wyrażane wobec tego człowieka, tak? Czyli Józef chciał się przekonać, czy rzeczywiście ci bracia są tacy sami, jak byli dawniej, czyli są takimi, można powiedzieć, no, rzezimieszkami, czy jednak coś się zmieniło. Czy jednak coś się zmieniło. I kiedy słyszę od tych braci, że oni wstawiają się za Beniamina, bo się nagle okazuje, że Józef ma młodszego brata, o którym nic nie wiedział, bo to już były lata temu, Jakubowi na starość urodził się właśnie Beniaminek, stąd mówimy Beniaminek jako ten najmłodszy, najmniejszy. Więc Benjamin się urodził i to się okazuje z tej samej matki, czyli właśnie z Racheli. Józef też jest z Racheli. Urodził się właśnie Benjamin. No i on chce zobaczyć tego brata. I kiedy zobaczył, że ci bracia wstawiają się za Benjaminem, jakby troszczą się o siebie nawzajem, że oni walczą o swoje braterstwo i jakby są braćmi, którzy faktycznie nie pozabijali się, tylko jednak zupełnie inaczej postępują, czyli Juda nawet kładzie życie takie na szale, powiedział wobec Jakuba, że jest gotów poświęcić siebie za Benjamina. Kiedy Józef wreszcie widzi po tej próbie, że ci bracia są zupełnie inni, że oni jednak też dorośli i też stali się takimi braćmi, można powiedzieć, stojącymi jeden za drugim, wtedy właśnie Józef jakby wyznaje, kim jest i mamy tę piękną scenę happy endu, kiedy, prawda, wszyscy bracia się godzą. W ogóle, kiedy ci bracia usłyszeli, że to jest Józef, no to się oczywiście pierwsze co, to się przerazili. No bo myśleli, że skoro teraz oni są w jego ręku, no to on się zemści, tak? I Józef miał znakomitą okazję, żeby się zemścić, ale tak jak powiedzieliśmy, ta jego wielkość, jego mądrość, jego taka szlachetność serca sprawia, że nie tylko im przebacza, ale nawet tłumaczy ich to zachowanie, bo mówi, słuchajcie, nie wyrzucajcie sobie teraz, żeście mnie kiedyś tam sprzedali, bo to wszystko się dokonało ze względu na działanie Boga w naszym życiu. Więc Józef nawet nie chce, żeby oni mieli wyrzuty sumienia, tak? Pomaga im jakby przezwyciężyć tą traumę tego wydarzenia, można powiedzieć, zabicia czy sprzedania własnego brata. No i na końcu oczywiście następuje happy end, cała rodzina się zjednoczy. Oczywiście Józef przeprowadza całą rodzinę do Egiptu, no bo w Kananie panuje głód, zgodnie z tą zapowiedzią po tych krowach. Cała rodzina łącznie z Jakubem przenosi się do Egiptu i tam Jakub umiera. I mamy ten happy end najpierw, że to zjednoczenie rodziny, a później na końcu Jakub umiera i to już jest tak naprawdę jeszcze wcześniej. Jakub błogosławi wszystkich swoich synów. Mamy 49 rozdział Księgi Rodzaju. Piękny, poetycki tekst błogosławieństwa Jakuba wobec swoich synów. I co ciekawe, o ile inni synowie, to błogosławieństwo jest takie średnie, oni dostaną raczej takie groźby albo jakieś charakterystyki, ale niekoniecznie to będą błogosławieństwa, to błogosławieństwo wyraźnie Jakubowe, najważniejsze, to takie, które otrzymał od Abraham, Izaak, Jakub, zostaje przekazane Judzie, czyli nawet nie pierwszemu synowi, znowu nie pierwszemu. Izaak nie był pierwszy, tylko Izmael. Jakub nie był pierwszy, tylko Ezaw. Teraz Juda, czwarty syn, a nie pierwszy Ruben. Więc w tym 49 rozdziale okazuje się, że Jakub, stary Jakub, sam, który kiedyś wykradł błogosławieństwo Izaakowi, swojemu bratu, teraz przekazuje błogosławieństwo czwartemu swojemu synowi, czyli Judzie. I tu się pojawia przepiękne proroctwo mesjańskie, tak? Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz, mój synu, jak lewcza i się gotuje do skoku, i tak dalej, nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, to berło, i zdobędzie posłuch u narodów.
Oczywiście berło to jest symbolem władzy królewskiej. Tu nie ma wątpliwości, że to błogosławieństwo to jest pierwsze tak istotne i bardzo konkretne błogosławieństwo mesjańskie w Biblii, które wiąże konkretnie ten dar od Boga, że z Abrahama wyjdą królowie, właśnie z czwartym pokoleniem, czyli z pokoleniem Judy. A wiemy, że z pokolenia Judy będzie pochodził Jesse i później Dawid. I tu rzeczywiście z tego pokolenia mamy ród mesjański w Izraelu, czy ród królewski, tak? Królowie Izraela będą pochodzić właśnie z pokolenia Judy, z tego południowego pokolenia, tam gdzie jest Jerozolima, Judea. Więc widzimy, że tutaj można powiedzieć, dzieje się coś ciekawego, że mamy taki stary tekst, który mówi o tym, że nie zostanie odjęte berło od Judy, aż przyjdzie ten, do którego ono należy. Oczywiście to błogosławieństwo, zgodnie ze zdaniem biblistów, zostało sformułowane już w czasach monarchii. Przynajmniej ten tekst pochodzi z czasów monarchii, a więc autor, który to pisał, albo przynajmniej spisywał to błogosławieństwo, on to wiedział. To już jest jakby profeta z post factum. To się mówi czasem o takich tekstach. Profeta z post factum, czyli prorokowanie o wydarzeniach, które się już dokonały. Więc prawdopodobnie autor, który to spisywał, on już dobrze wiedział, że Dawid i pokolenie Judy faktycznie obejmie rolę władców Izraelu, no ale tak czy inaczej mamy tutaj, jakby można powiedzieć, nie tylko tekst o królu, tutaj mamy wyraźnie tekst mesjański, bo jest powiedziane, że laska pasterska nie będzie odjęta od Judy, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłów u narodów. Tu mamy narody w liczbie mnogiej, goim, narody. Więc ten tekst wyraźnie jest tekstem mesjańskim, który nie tylko zapowiada samego Dawida, który już w czasie tego tekstu był królem, więc jakby tutaj nic nowego nie ma, ale bardziej to jest tekst właśnie niezwykły, bo zapowiada postać mesjańską, że z rodu Dawida, z rodu Judy, lew z pokolenia Judy, prawda, w Apokalipsie później czytamy o lwie z pokolenia Judy, właśnie Mesjasz, to jest ten lew z pokolenia Judy, Arje po hebrajsku, lew. Arje Jehuda. Do dzisiaj Żydzi mają na tarczy tak zwany Magen Dawid, tarcza Dawida, i często na tej tarczy jest właśnie Arje Jehuda, lew z pokolenia Judy. No więc tak to właśnie się działa. Piękne błogosławieństwo Jakuba. Właśnie po kolei są wymieniani bracia i są ich tutaj pewne charakterystyki. Dobrze. Kończymy Księgę Rodzaju. Jakub po tym błogosławieństwie umiera i mamy nagle olbrzymi przeskok. Cała długa, jakaś, można powiedzieć, przeskok do zupełnie nowej sytuacji, nowej ery, nowych wydarzeń, nowych bohaterów, nowego miejsca. Bo nagle w Księdze Wyjścia, nie tylko, że znajdujemy się już nie w Kananie, ale znajdujemy się w Egipcie, teoretycznie da się to powiązać i autor biblijny próbuje powiązać Księgę Rodzaju z Księgą Wyjścia na zasadzie takiej właśnie, że Józef kiedyś tam sprowadził tych braci do Egiptu i oni się rozrośli w naród. Ale to jest takie wyjaśnienie, powiedzmy, bardzo symboliczne, bo w te 300-400 lat to kiedy Izrael się powiększał, nawet jeżeli przyjmiemy, że ród Józefa, ród Jakuba to był bardzo liczny ród, to było wielu synów, wiele córek, rodziło się wiele osób, to zgodnie z najlepszymi wyliczeniami, najbardziej takimi, można powiedzieć, daleko idącymi, to można by powiedzieć, że po 300-400 latach, kiedy tutaj mamy kolejny okres, no to mogłaby być najwyżej 1000-1500 osób. To już tak maksymalnie, jakby licząc po prostu, że nie było żadnej śmiertelności wśród dzieci, że po prostu każdy miał po 12 synów i jeszcze więcej córek i to wtedy dałoby jakieś może 1000 osób. Tymczasem Księga Wyjścia mówi o narodzie, który liczy 2,5 miliona ludzi. Księga Wyjścia. Ma innych bohaterów, ma inne przesłanie, inną teologię zupełnie niż Księga Rodzaju. Inaczej Bóg jest nazywany, inaczej Bóg jest określany. Inaczej Izrael jest postrzegany jako społeczność nie allochtoniczna, tylko autochtoniczna, którzy kiedyś mieszkali w Kananie, tylko tych, którzy po raz pierwszy przybędą do Kananu. W Księdze Wyjścia w ogóle nie ma nawet wzmianki o Abrahamie w Księdze Wyjścia i nie ma nawet wspomnienia o tym, że kiedy Pan Bóg mówi do Izraelitów wiele razy w Księdze Wyjścia, po to was wyprowadzam właśnie z Egiptu, żeby was zaprowadzić do krainy mlekiem miodem płynące, do ziemi Kanan, do ziemi obiecanej, to w tych wszystkich zapowiedziach z Księgi Wyjścia, których jest sporo, ani razu nie pojawia się, że kiedyś Pan tą ziemię obiecał już Abrahamowi, że Abraham z potomkami Abrahama, że tam patriarchowie kiedyś byli. Ani wzmianki o tym nie ma. To jest potwierdzenie tego, co mówiłem na wstępnych wykładach, już kilka razy gdzieś na to zwracałem uwagę, że pierwotnie Księga Rodzaju i Księga Wyjścia stanowiły dwie niezależne opowieści założycielskie Izraela.
że to były kiedyś fragmentaryczne opowieści. One dopiero z czasem zostały połączone w tą jedną wielką narrację, ale te olbrzymie luki to od razu to pokazują biblistom. To już badacze od 300 lat współczesnej egzegezy, współczesnych badań literackich nad Biblią te rzeczy są pokazywane, że rzeczywiście między Księgą Rodzaju a Księgą Wyjścia mamy pewną olbrzymią lukę narracyjną, przynajmniej kilkaset lat, o których autor w ogóle nie wspomina. Co więcej, tak jak powiedziałem, mamy zmianę bohaterów, zmianę czasu, zmianę historii, zmianę teologii, zmianę w ogóle podejścia, zupełnie inną teologię, jeżeli chodzi o Egipt. Na przykład w Księdze Rodzaju Egipt jest uważany za można powiedzieć, azyl. Egipt jest postrzegany bardzo pozytywnie. Co więcej, Józef nadaje swoim obydwu synom imiona egipskie, Efraim i Manasses. Więc jakby Józef, w Księdze Rodzaju Egipt jest postrzegany jako azyl, jako schronienie, jako bezpieczeństwo, jako ucieczka, jako schronienie przed głodem. Tam się Izraelici chowają, chronią. Mamy kompletnie inny, i Faraon zupełnie inaczej jest przedstawiony w Księdze Rodzaju, jako bardzo pozytywny, sprzyjający Izraelitom. Więc jakby to jest tylko jedna przesłanka, ale też jedna z tych wielu, tymczasem oczywiście w Księdze Wyjścia wiecie, jak jest postrzegany Egipt. Egipt w Księdze Wyjścia będzie postrzegany jako kompletny wróg Izraela, kompletny wróg narodu Bożego, a Faraon jako wróg Boga, człowieka, wróg stworzenia. Egipt będzie widziany jako miejsce ucisku, prześladowania, najgorsze z możliwych miejsc. Egipt będzie widziany jako, to nawet nie tyle nie jako kolebka, nie jako schronienie, nie jako azyl, ale w ogóle najgorsze z możliwych miejsc na ziemi. Więc mamy skrajnie różne koncepcje Egiptu w Księdze Rodzaju wobec Księgi Wyjścia. Mamy bardzo różne koncepcje Boga, jak wam powiedziałem. Tu jest Bóg nazywany El Shaddai w Księdze Rodzaju i jest Bogiem patriarchów, Bogiem takim też Kananejczyków, bo widać, że tam Malchizedek wychodzi do Abrahama i on mówi, że on wierzy w tego samego Boga. El, który nosi, to jest imię Boga w Księdze Rodzaju. W Księdze Rodzaju Bóg nosi imię El, czyli to czy to będzie El Shaddai, czy El Elyon, El Olam, El Chai, Bóg Najwyższy, Bóg Wszechmocny i tak dalej. Bóg nosi imię El. To jest imię wspólne wszystkim Semitom, oznaczające najwyższego Boga i imię takiego Boga Stworzyciela, Boga, który jest łagodny, dobry, który jest taki łaskawy, który jest taki dobroduszny. El w Ugarit na przykład oznacza takiego staruszka, który jest ojcem bogów, stworzycielem świata i jest bardzo łagodny. El oznacza łagodnego, przyjaznego ludom Boga. Boga Stworzyciela i Ojca Bogów. To jest, i taki Bóg faktycznie mamy w historii patriarchów, mamy Boga, który jest Bogiem tej rodziny. Natomiast w Księdze Wyjścia Bóg jest wojownikiem. Bóg walczy, plagi egipskie zsyła na Egipt, walczy z Faraonem, z całą armią Faraona, zatapia ją w Morzu Egipskim. Wielokrotnie mówi, że ludy Kananu to nie są bratnie ludy, to trzeba je eksterminować. Bóg z Księdze Wyjścia kilka razy będzie nakaz, że jeżeli wejdziecie do tej ziemi, i tak jakby wchodzili do niej po raz pierwszy. W ogóle nie jest powiedziane, że tam kiedyś patriarchowie byli, tak jak mówiłem. Ale kiedy wejdziecie do tej ziemi, to jest nakaz Księgi Wyjścia kilkukrotny, to macie dokonać eksterminacji miejscowej ludności. Czyli Bóg w Księdze Wyjścia ma inne imię, dostaje imię JHWH, czyli tu się dopiero objawia jego prawdziwe imię. I to jest Bóg wojownik, to jest Bóg, który wywalczy sobie razem z Izraelem po pierwsze ucieczkę z tego przeklętego kraju, jakim jest Egipt, a po drugie musi naród pod jego wodzą wywalczy tą ziemię, czyli Abraham chociaż zawierał, Abraham zawiera przymierze, Abraham zawiera przymierza z Abimelekiem, z Kananejczykami, przecież Abrahama mamy przedstawionego i również później Izaaka, jako tego, który zawiera przymierze z ludami kananejskimi. Kupuje sobie tam pole w Kananie. W Księdze Wyjścia jest zupełnie inaczej. Bóg mówi, że jak wejdziecie do tej ziemi, to tam macie po prostu żadnych przymierzy. Żadnych przymierzy. Tamtą ludność trzeba właśnie wytępić, bo jest ludność pogańska, czcząca Baala. Trzeba jakby stworzyć nowe miejsce, nowy naród. Nie? Więc jakby teologia jest inna. Obraz Boga jest inny. Imię Boga jest inne. Tu mamy autochtoniczną koncepcję, tu allochtoniczną, że Izrael przychodzi do swojej ziemi z zewnątrz, a w Księdze Rodzaju, że Izrael od początku był na tej ziemi. To jest jego ziemia, tam sobie Abraham kupił pole. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest olbrzymia dyskusja, ale to wszystko, co teraz powiedziałem, jakby, czy tak dotknąłem dopiero tego tematu, to potwierdza coś, co wam wspomniałem na pierwszym wykładzie, czy na pierwszych gdzieś wstępnych zajęciach, że pierwotnie Księga Rodzaju i Księga Wyjścia stanowiły dwie koncepcje o naszych początkach. W jednych pokoleniach izraelskich opowiadano sobie, że naszym Bogiem jest El i on jest tym Bogiem dobrym, Bogiem właśnie łagodnym,
O tyle Jahwe z Księgi Wyjścia bardziej przypomina tego ugaryckiego Baala, czyli Boga wojny, Boga burzy. O ile Bóg z Księgi Rodzaju przypomina Ela, zresztą nosi to samo imię, El, dokładnie to samo imię nosi, co naczelny Bóg Ugarit, naczelny Bóg kananejski, ojciec wszystkich bogów, bardzo łagodny i taki przyjazny, starzec z brodą na tronie pokazywany. O tyle Jahwe z Księgi Wyjścia dużo bardziej przypomina Baala, czyli Boga wojny, Boga burzy, który właśnie wojną zdobywa nowe tereny. Zresztą Izraelici, jak w Księdze Wyjścia będą chcieli uczynić sobie wizerunek Jahwe, wizerunek swojego nowego Boga, który objawił im się na Synaju, to jaki wizerunek zrobią? Złotego cielca, cielec. A cielec to jest oczywiście obraz cielec Baala. Cielec. To jest obraz Baala. Więc tak jak mówię, no troszkę może wam mieszam w głowie, ale tak jest po prostu. Dzisiaj tak egzegeza tutaj ma, to jest status, to jest opinio communis, czyli status potwierdzony naukowo, że Pięcioksiąg nie powstał jako jedna wielka historia pisana od początku. Tak jak my sobie często to wyobrażamy, czy do tej pory sobie pewnie wyobrażaliście, że Pięcioksiąg powstał jako od początku stworzenie świata, prehistoria biblijna, patriarchowie, Księga Wyjścia, wejście do Ziemi Obiecanej, Jozue, no i później monarchia i tak dalej. Otóż to, co było na samym początku, czyli właśnie te dzieje patriarchów i Księga Wyjścia, to są pewne zbiory tradycji wczesnoizraelskich, które kształtowały się na początku wyraźnie niezależnie od siebie. Widać to wyraźnie po tych przeciwieństwach i to jest ich dużo więcej. Że one pierwotnie kształtowały się jakby osobno, opowiadano sobie, że naszym początkiem jest wyjście z Egiptu i tak opowiadano sobie na północy najczęściej, gdzie właśnie wszystkie credo izraelskie, tak zwane credo historyczne, mówi, że początkowym naszym założycielskim wydarzeniem jest Exodus, czyli w jednych pokoleniach, czy w jednych mówiono właśnie o Exodus, jako nasze pierwsze założenie, założycielskie doświadczenie i tutaj, żeśmy tak naprawdę spotkali Boga, poznali Go i zaczęli za Nim iść, a druga opowieść kształtowała się wokół opowieści o nomadach, nomadzi, patriarchowie. Że naszymi przodkami byli właśnie nomadzi i patriarchowie. Można pytanie takie? Tak, oczywiście, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bo Jahwe to jest tłumaczone jako jestem, który jestem, jako imię Boga, tak? No, to znaczy, o tym sobie, to jest duży temat, ogromny temat, o tym sobie powiemy w Księdze Wyjścia, bo tam to imię jest objawione, natomiast może by tak, przyjmijmy na razie zupełnie uproszczoną hipotezę, że Jahwe jest jakąś formą skróconą od czasownika haja być. Echie to jest czasownik haja być. Mhm. Ale chciałam się zapytać, czy tłumaczy się jakoś to El? El? El oznacza Bóg, tak. El to jest w ogóle, to jest tak zwany, to jest, to nawet nie jest imię własne, właśnie bardzo słusznie, Jahwe to jest imię własne. Czyli na przykład Bartek, Marcin, Kasia, Agnieszka. Natomiast El to jest rzeczownik pospolity. El spisane z małej litery oznacza po prostu Bóg albo bóstwo. I to jest takie, tak jak powiedziałem, we wszystkich językach semickich. Jednocześnie to jest tak zwana tytulatura. Tego typu rzeczowniki, które są rzeczownikami pospolitymi, a stają się imieniem, nazywamy tytulatura. I akurat tak jest właśnie z imieniem El. El oznacza, jako rzeczownik pospolity, oznacza bóstwo, jakiś Bóg. Nawet dowolny. Ale jednocześnie pisane z wielkiej litery, El oznacza tytuł i imię, to jest własne imię, tak jak powiedziałem, to jest tytulatura, bo oznacza jednocześnie własne imię najwyższego Boga Kananu, najwyższego Boga tamtych ludów, w ogóle ludów semickich. Także tak to jest. Podobnie będzie z imieniem Baala, bo Baal też oznacza dosłownie pan, właściciel. Baal to też jest rzeczownik pospolity i na przykład on będzie miał inne imię, na przykład Baal Hadad będzie miał inne imiona własne, także też tak będzie. Dobrze, kochani, to jest taki jakby wstęp do księgi, to nawet nie jest wstęp, to jest jakaś taka tylko luźna uwaga, niekoniecznie ona jest bardzo istotna, ale no, niech będzie tutaj podana, bo myślę, że jest ważna, żeby te nowe badania gdzieś tam się też pojawiły. Więc ta uwaga na temat właśnie redakcji Pięcioksięgu, to potwierdza to, co mówiłem na początku, że Pięcioksiąg został zredagowany z tych starych źródeł, które pierwotnie mogły się kiedyś kształtować niezależnie od siebie. I prawdopodobnie z takim zjawiskiem mamy do czynienia właśnie między Księgą Rodzaju a Księgą Wyjścia, bo tak jak mówię, to tłumaczy chociażby ten przeskok, że nagle po tej historii Jakuba my przeskakujemy do Księgi,
gdzie mamy no, innych bohaterów i też inne czasy, wyraźnie inne czasy. Egipt jest tutaj już prześladowcą, dawno nie ma rodziny Jakuba, no i jakby, a Izrael jest w ogóle narodem już i to wielkim narodem, nie? Więc jakby tutaj mamy inne czasy, inny etap, czy inną opowieść, albo też inny etap tej właśnie historii zbawienia. Dobrze. I teraz dwa słowa o Księdze Wyjścia, zanim przejdziemy do szczegółów. Księga Wyjścia jest ogromnie ważna, jest przepiękna, jest niesamowita księga. To jest w ogóle tekst no, arcy bogaty, arcy ciekawy, arcy ważny. Księga Wyjścia chyba jest, jak gdybym miał robić, oczywiście to jest bez sensu robienie jakiejś prawda, hierarchii ksiąg biblijnych, która jest ważniejsza, która nie, ale gdybym miał pokazać jakąś wagę, to na przykład taki argument mogę wam podać, że nie ma innej księgi w całej Biblii, która byłaby cytowana we wszystkich innych księgach biblijnych. A Księga Wyjścia jest. Księga Wyjścia jest cytowana we wszystkich innych księgach biblijnych, również w Nowym Testamencie. Jest cytowana we wszystkich innych księgach biblijnych. Jaką to cechą nie może się poszczycić żadna inna księga biblijna. Żadna inna księga biblijna. Więc. Więc to tylko pokazuje, jaka jest waga tej księgi. A waga wynika z bardzo ważnej rzeczy. Waga tej księgi wynika z tego, że opisuje dwa bardzo istotne, jeżeli w ogóle nie kluczowe, momenty w całej historii zbawienia. Dwa istotne, jeżeli nawet nie kluczowe w ogóle momenty w historii zbawienia. I tytuł tego nie obejmuje do końca, bo tytuł mówi Księga Wyjścia, czyli opisuje pierwsze z tych wydarzeń, czyli pierwszym z tych wydarzeń jest dokładnie Eksodus, czyli właśnie epopeja wyjścia, wyjście z Egiptu. W Księdze Wyjścia będzie opisane i to szerzej i dłużej, drugie wydarzenie, które będzie nawet ważniejsze od pierwszego, dlatego że autor biblijny dwa razy stwierdzi, czy Pan Bóg w Księdze Wyjścia dwa razy stwierdzi, że ja po to wyprowadziłem Izraela z Egiptu, aby zawrzeć z nim przymierze na Synaju. Czyli okazuje się, że samo wyjście, które mamy tutaj w tytule tej księgi, nie jest wydarzeniem docelowym. To jest dopiero początek drogi, to jest dopiero środek, który doprowadzi do właściwego celu. A właściwym celem będzie przymierze synajskie. I w Księdze Wyjścia w drugiej części mamy właśnie opis przymierza. Przymierze na Synaju. Te dwa wielkie wydarzenia stanowią, można powiedzieć, kościec całego Starego Testamentu. Dlatego mówię, że w Księdze Wyjścia mamy do czynienia z dwoma takimi tymi fundamentalnymi opowiadaniami dla całej historii biblijnej, również dla Nowego Testamentu. To się bardzo fajnie okaże później. To jest również fundament dla Nowego Testamentu, więc Księga Wyjścia, jak widzicie, ważna księga. Tu się bardzo dużo rzeczy dzieje. No, zobaczymy, na ile nam się uda tego w ogóle dotknąć, tych tematów, bo nie mamy wątpliwości, że no, nie omówimy sobie. Ja na przykład powiem wam tak, ostatnio miałem taki, no ostatnio, to miałem takie doświadczenie chyba 2 lata, nie, rok temu to było, w pandemii, gdzie prowadziłem wykłady na temat Księgi Wyjścia i to było 12 półtora godzinnych wykładów. 12. To my nie mamy, tak, ja na Księgę Wyjścia mogę poświęcić może 3 wykłady maksymalnie, maksymalnie. I to też przez to, no nawet nie wiem, czy przez to praktycznie Księga Kapłańska, Licz Powtórzonego Prawa, będę musiał mówić jeszcze szybciej, nie? A miałem okazję troszkę więcej opowiedzieć o Księdze Wyjścia na 12 półtora godzinnych wykładach, więc to tylko uświadamia, że i tematu żeśmy nie wyczerpali, co ciekawe. Temat jest dużo większy, więc okazuje się, że Księga Wyjścia jest złożona, bogata, no ale tak to jest z Biblią, nie? Tak to jest w ogóle z badaniami, że tu się dużo rzeczy dzieje. Ale nie martwcie się, spróbujemy najważniejsze rzeczy wskazać. Na pewno najważniejsze rzeczy, takie kluczowe, które są ważne dla teologii tej księgi, dla przesłania, dla tego, co autor natchniony chciał tu wyrazić, to o tym spróbujemy sobie opowiedzieć. I teraz właśnie zwróćmy uwagę, jak to konkretnie wygląda w księdze. Otóż pierwsze 15 rozdziałów, od 1 do 15, to jest właśnie Eksodus. To jest to pierwsze istotne wydarzenie. Później mamy taką część przejściową, czyli od Księga Wyjścia, rozdziały od 16 do 18, 3 rozdziałiki, to jest droga na Synaj. To jest jakby taki łącznik tych dwóch wielkich części. Te 3 rozdziałiki w Księdze Wyjścia, można powiedzieć, jest takim zawiasem, jest takim łącznikiem obydwu części, bo właśnie Izrael z Egiptu przechodzi na górę Synaj. Mamy tą drogę, taką krótką, ale jednak drogę przez pustynię. Tam mamy te próby, tam mamy mannę na pustyni w 16 rozdziale, prawda? Mamy wodę
ze skały. Więc ta droga po pustyni i ten właściwy opis drugiej części rozpoczyna się w Księdze Wyjścia, rozdział 19, aż do końca, czyli do 40 rozdziału, to jest właśnie przymierze na Synaju. Przymierze na Synaju. A więc widzimy, że mamy te dwie wielkie, można powiedzieć, dwa wielkie fundamenty Księgi Wyjścia, które jednocześnie są fundamentami całego Starego Testamentu. To powtarzam, ale to jest kluczowe. Tak jak powiedziałem, Księga Wyjścia jest w ogóle fundamentalna dla całej Biblii. I tu, tutaj mamy te dwa fundamenty. I one są połączone tym właśnie łącznikiem. No i my po kolei zajmiemy się opowiadaniem z pierwszej części i później z drugiej części. Podzielimy sobie na pewne mniejsze jakieś takie części i spróbujemy omówić każdą z nich. Zanim jednak to zrobimy, to jeszcze jedna rzecz ważna, czyli tytuł. Tytuł księgi. Otóż tytuł księgi mamy Księga Wyjścia po polsku, co jest kalką języka łacińskiego exodus, a u greckiego exodos, tak? Exodus znaczy po prostu wyjście. No i ta nazwa jest nadana ze względu na treść, zwłaszcza pierwszej części. Tak jak powiedzieliśmy, tytuł obejmuje tylko pierwszą, widzimy. Tytuł nie jest do końca poprawny, obejmuje tylko pierwszą nogę, pierwszą część. Jedną z tych filarów. Natomiast tytuł bierze się właśnie z treści, tak nadaje tytuły tradycja greko-łacińska. Natomiast pamiętacie, że tradycja semicka nadaje tytuły bardziej poprzez związek, poprzez pierwsze słowa. Tak, pierwsze słowa. I tutaj znowu mamy pierwsze sformułowanie tej księgi, to jest Elle Shemot. Elle Shemot. I w związku z tym właśnie ten tytuł księgi to jest Shemot. Oto imiona. Po polsku oto imiona. No i Księga Wyjścia, stąd nazywamy imiona. No i znowu wydawałoby się, że tytuł jest przypadkowy. Tytuł jest po prostu dobrany jako pierwsze słowo. Wtedy autor jeszcze tego nawet nie zwracał na to uwagi, więc jest to pewnie, że przypadkowe gdzieś tam słowo, po prostu zaczerpnięte jako taki, no, prawda, tytuł, który, żeby jakieś dać określenie, jaka to księga, no ta, która się zaczyna od Elle Shemot. No więc jest to Księga Shemot. Okazuje się, że tak jak było w przypadku Księgi Rodzaju i tak też będzie w przypadku następnych ksiąg, że ten tytuł nadany, znaczy ten tytuł tutaj wybrany z pierwszego wersetu jest rzeczywiście niesamowicie kluczowy dla tej księgi. On również charakteryzuje tę księgę w niezwykły sposób, bo chociażby to, o co pytała pani Teresa, czyli o imię Boże, właśnie zostanie objawione w tej księdze. W tej księdze poznamy, usłyszymy najważniejsze imię, które pada w całej Biblii, czyli imię samego Boga. A dlaczego to jest tak ważne? Pamiętajcie o tym, to już gdzieś pewnie może wspominałem, albo pewnie do tego gdzieś jeszcze nawiążę, to jest związane z teologią imienia. Hebrajska teologia imienia, imię wyraża istotę danej rzeczy, najważniejszą tajemnicę danej osoby nazywanej. Więc jeżeli tak jest, jeżeli w hebrajskiej teologii imię wyraża istotę, tajemnicę danej osoby, to poznać imię Boga, to jest poznać samego Boga. To jest dowiedzieć się o Nim czegoś, czego Pan Bóg wcześniej nie chciał zdradzić albo nie zdradził, dowiedzieć się o nim czegoś, co wyraża jakby jego najgłębszy sens, najgłębszą jakąś tajemnicę. Tak? Więc to jest coś niesamowitego i spróbujemy później chwilę zatrzymać się właśnie na opowiadaniu o objawieniu imienia. Pan Bóg, który objawia swoje imię w tej księdze. Poza tym w tej księdze będzie bardzo częsty gra słów związane z imionami. Imię Mojżesza, imię później tam genealogie się pojawią, wiele imion. Gry słowne wokół imienia Faraona, tych służebnic na jego dworze i tak dalej. Więc jakby ta księga rzeczywiście okaże się księgą imienia, księgą imion. Ona się zresztą zaczyna od wymieniania tych 12 imion, 12 synów. Więc rzeczywiście jakoś ten tytuł, myślę, że mimo wszystko dobrze oddaje pewien charakter tej księgi, specjalny charakter, że jest to księga imienia. Jest to księga imienia. Dobrze. No to w takim razie przejdźmy do pierwszej części tej księgi. Już teraz po tym króciutkim wstępie przejdźmy do już konkretnych tekstów. Mianowicie przechodzimy do pierwszej z tych dwóch wielkich części, czyli Exodus, część dotycząca Exodusu, a więc rozdziały od 1 do 15. Tak? Rozdziały od 1 do 15. Dzisiaj sobie już tylko zaczniemy, bo nam się powoli będzie czas kończył, ale dzisiaj omówię, oczywiście za tydzień te tematy dużo szerzej rozwinę. I teraz ta pierwsza część, te rozdziały od 1 do 15, one, tą pierwszą, to możemy podzielić na cztery takie główne partie. Od 1, 2 to jest prolog, od 3 do 6
mamy scenę powołania Mojżesza. Tak naprawdę dwa powołania, ale one są jakby w jednym bloku. Ten blok nazwijmy powołanie Mojżesza. Od 7 do 11 mamy plagi egipskie. Pan Bóg zsyła całą serię plag na Egipt. A od rozdziału 12 aż do już 15, czyli do końca, mamy sam opis, jakby opowiadanie o wyjściu. Opowiadanie o wyjściu. Tam się oczywiście pojawi rytuał Paschy, który będzie bardzo ważny. Dlatego ja czasem tą ostatnią część nazywam liturgia wyjścia. Liturgia. To nie jest taki, znowu, to nie jest opis historyczny. On bazuje na tym, jak Izraelici przeżywali przez setki lat święto Paschy. Jak odprawiali Paschę. Ten tekst jest zbudowany jako tekst liturgiczny, jako niemalże instrukcja do obchodzenia Paschy. I na końcu zakończy się tym hymnem. 15 rozdział, jak pamiętacie, to jest ten piękny hymn Mojżesza i Miriam, kiedy to Mojżesz właśnie sławi Jahwe jako wojownika, który faraona, konia, jego jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści. Prawda? Śpiewajcie Panu pieśń. To jest ta pieśń, którą wykonujemy chociażby, kto mi podpowie, kiedy wykonujemy, podczas jakiego momentu ważnego liturgii wykonujemy liturgia wielkanocna, oczywiście. Liturgia paschalna, Wielka Sobota, liturgia paschalna, wykonujemy właśnie ten hymn, 15 rozdział Księgi Wyjścia. Jako symbol zbawienia, będziemy o tym mówić, wyjście z Egiptu stanie się paradygmatem wielkiego zbawczego działania Boga na korzyść człowieka. Wyjście stanie się paradygmatycznym, czy wzorcowym w ogóle określeniem, to stąd my zaczerpniemy termin zbawienie. Termin, który mamy Jezus jako Jeszua, Bóg zbawia, zbawienie jako kluczowy termin w ogóle w całej teologii, tak? W całym chrześcijaństwie, termin zbawienie, wywodzi się od terminu jaca, czyli wyprowadzić, przepraszam, jasza, czyli właśnie uratować. Jaca znaczy wyprowadzić, ale tu chodzi mi akurat o termin jasza. Uratować, wyzwolić, wybawić z opresji i później to się stało, zaczęto być tłumaczone jako wybawić, czyli zbawić. Termin zbawienie pochodzi właśnie z tego paradygmatycznego obrazu wyzwolenia Izraela z Egiptu. Więc opowiemy sobie o tych czterech częściach. Prolog, powołanie Mojżesza, plagi oraz sama liturgia wyjścia. Zacznijmy od pierwszego rozdziału. Tak dosłownie jeszcze minutkę. Zacznijmy od pierwszego rozdziału, czyli od pierwszych dwóch, tak naprawdę prolog. Prolog, czyli mamy pierwsze dwa rozdziały Księgi Wyjścia, opowiadają jakby o kontekście tego, co się będzie tutaj dalej działo. To jest kontekst tych dalszych wydarzeń. Kontekst dalszych wydarzeń. Tu się dzieje ważne rzeczy. Najpierw autor musi powiązać tą historię z Księgą Rodzaju. On też ma świadomość tego, co ja powiedziałem dzisiaj na początku Księgi Wyjścia. Autor biblijny ma bardzo dobrą świadomość tego, że Księga Rodzaju nie do końca harmonizuje z tym, co on chce tu opowiedzieć o tradycjach Izraela. Dlatego pierwsze 7 wersetów wejścia, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 7, stanowią jakby pomost rzucony w kierunku Księgi Rodzaju. Pierwsze 7 wersetów. Dlatego, że autor wyraźnie wiąże tą historię egipskiego Izraela, Izraela, który jest w niewoli w Egipcie jako naród, wiąże ją właśnie z tą historią patriarchów, że kiedyś patriarchowie trafili do Egiptu, i to oni zaczęli się tam tak rozradzać, tak pomnażać. Zobaczcie sobie, jeżeli możecie, to macie Pismo Święte przed sobą, to zobaczcie sobie pierwszy rozdział, 7 werset. To jest niesamowity rozdział, znaczy niesamowity werset, dlatego że to jest taki jedyny tekst w Biblii, w całej Biblii, gdzie użyto w krótkim, prostym zdaniu, bo to jest proste zdanie, niezłożone podrzędnie, autor w krótkim i prostym zdaniu zbudował aż 5 czasowników synonimicznych. Musiał bardzo się naszukać, żeby je znaleźć. Znalazł w hebrajskim aż 5 czasowników synonimicznych. Synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli, umacniali, także cały kraj się nimi napełniał. Napełnił, male hebrajskie. Więc jakby mamy aż w tym krótkim jednym werseciku, mamy aż 5 czasowników synonimicznych, kiedy pamiętajcie, że w Biblii wystarczy, że autor dwukrotnie coś powtórzy. To mamy hendiadys, czyli wzmocnienie. Dwukrotne powtórzenie czegoś to jest hendiadys, czyli wzmocnienie, emfaza. Tutaj mamy 5-krotne, czyli autor biblijny wyraźnie kładzie ogromny nacisk na ten niezwykły rozrost Izraela w Egipcie, żeby właśnie jakby pogodzić te dwie historie, gdzie mamy jedną rodzinę,
a za paręset lat mamy olbrzymi naród. I autor pokazuje, tak naprawdę w całym prologu, Pan Bóg jakby nie jest widoczny tak bezpośrednio, nie działa, nie ma jakichś cudów, objawień, nic się nie dzieje. Ale autor będzie chciał pokazać, że Bóg działa w tle, że Bóg działa z tyłu, Bóg działa z drugiego planu, właśnie sprzyjając swojemu narodowi, między innymi poprzez tą płodność. Ja później jeszcze na następny raz już dużo więcej spróbuję wam opowiedzieć o tym wersecie jednym, bo tam się dzieją dwie bardzo ważne jeszcze rzeczy. Ale to już sobie zrobimy za tydzień. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dobrego tygodnia. Chciałam się zapytać, jeśli można. Tak, tak, proszę, proszę. O te 12 spotkań, które pan profesor wygłosił na temat Księgi Wyjścia, czy one zostały gdzieś zapisane, nagrane? Czy można je gdzieś odsłuchać, kupić, zdobyć jakoś? Nagrane są, ale to jest wewnętrzne nagranie dominikanów i oni tego raczej nie udostępnią, bo to u dominikanów było w Szkole Dominikańskiej Teologii Duchowości. Ale mam bardzo dobrą propozycję dla was. Ja napisałem komentarz do Księgi Wyjścia, w którym wiele z moich myśli, które gdzieś tam będę też tu przedstawiał, czy tam przedstawiałem, wiele z tych myśli tam jest. Więc i to jest komentarz popularno-naukowy, co ciekawe. Czyli to nie jest jakiś naukowy, wiecie, taki nudny. To jest raczej taki komentarz bardziej duchowy, czy bardziej popularno-naukowy. Więc ja udostępniam, dzisiaj już tego nie zrobię, może dzisiaj albo za tydzień, pokażę wam to, jak to wygląda i wam udostępnię ten komentarz. Mam prawa do niego z wydawnictwa, także tylko nie przyznawajcie, jakby nie rozpowszechniajcie tego publicznie gdzieś może, ale ja wam udostępnię mój komentarz, dobra? Oczywiście, dziękujemy bardzo. Fajnie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Dziękujemy. Cześć, proszę. Do widzenia. Do widzenia.